reklama usług seksualnych. Przejęli konto senatora, reklama usług seksualnych. Konto wiceministra przejęte przez hakerów. Na profilu wiceministra edukacji i nauki Włodzimierza Bernackiego pojawiły się informacje o świadczeniu usług towarzyskich dla VIP-ów. To atak na pałac prezydenta, powiedział wiceminister w rozmowie z polsatnews.pl. Podkreślił, że konto zostało przejęte przez hakerów. Przeżyłem szok, kiedy dowiedziałem się, że doszło do włamania i takie treści pokazały się na moim profilu, powiedział wiceminister Włodzimierz Bernacki w rozmowie z polsatnews.pl. Dodał, że przez jakiś czas nie miał dostępu do poczty ani portali społecznościowych. Dzięki szybkiej interwencji pracowników ministerstwa udało się ten dostęp odzyskać, przekazał. Wpisy usunięto na koncie Bernackiego. Najpierw znalazł się wpis następującej treści. Złożę wniosek do Komisji Obrony Narodowej w sprawie pozbawienia jej stopnia oficerskiego i zwolnienia z zawodowej służby wojskowej. Następnie napisano, najbardziej oburzające jest to, że wykorzystuje zdjęcia z panem prezydentem Andrzejem Dudą i naszymi amerykańskimi sojusznikami jako reklamę swoich usług seksualnych. Jestem głęboko oburzony tym zachowaniem. W innym poście można było przeczytać, to się po prostu nie mieści w głowie. Dziennikarka, ponadto oficer Wojska Polskiego zajmuje się prostytucją i świadczy usługi towarzyskie dla VIP-ów. Wszystkie wpisy zostały już usunięte. Na Twitterze internauci zamieścili jednak ich zrzuty ekranu. Oświadczenie Ministerstwa Edukacji i Nauki do sprawy odniosło się Ministerstwo Nauki i Edukacji. Twitterowe konto wiceministra edukacji i nauki Włodzimierza Bernackiego zostało przejęte przez hakerów, poinformowała w czwartek rzeczniczka prasowa resortu Anna Ostrowska. Jak dodała, w sprawie włamania zostały już podjęte odpowiednie kroki prawne. Senator i pełnomocnik rządu Włodzimierz Bernacki jest senatorem, w listopadzie 2020 rok. Został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Pełni te funkcje także po utworzeniu Ministerstwa Edukacji i Nauki.